Hitler uważał się za Boga człowieka, który jest wcieleniem jakiejś potężnej, wielkiej, opatrznościowej siły. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Łukasz Kazek, History Story. Przypominam, że widzimy się zawsze w każdy wtorek o godzinie 20 i tylko i wyłącznie na moim autorskim kanale, który tworzę wraz z Danielem Stanisławskim, odpowiedzialnym za zdjęcia i za montaż, i Krzyśkiem Bąkiem, który tworzy udźwiękowienie i również napisy dla niesłyszących. Przypominam Wam, że każdy odcinek ma również angielską wersję napisów, więc możecie wysyłać nas do swoich przyjaciół za granicą, aby też poznali i rozumieli historię, którą Wam tutaj opowiadam. Wybrałem dzisiaj Wałbrzych. Dlaczego? Dlatego, że dziś będzie o demonie, o arcyzbrodniarzu i Adolfie Hitlerze. A Adolf Hitler wizytował Wałbrzych w lipcu 1932 roku. Ale nie będę opowiadał o kampanii Adolfa Hitlera, ani też o tym, jakim był zbrodniarzem, bo większość z Was to wie. Dzisiaj zadam sobie jedno ciekawe pytanie. Czy Adolf Hitler był chrześcijaninem i czy Adolf Hitler był katolikiem? Będziemy dzisiaj chodzić w różnych miejscach i będę starał się Wam na te pytania, które zadałem, odpowiedzieć. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy Niemcy liczyły 65 milionów ludzi. 2/3 z tych mieszkańców było protestantami, 1/3 była katolikami, 1% innowiercy albo niewierzący i oczywiście 500 000 Żydów. Te miliony chrześcijan reprezentowali kilkanaście tysięcy duchownych, duchownych wpływowych. Ja się dzisiaj zastanawiam, dlaczego ci wpływowi duchowni, którzy reprezentowali taką masę ludzką w Niemczech, nie stawili oporu, kiedy kraj sobie płynął w kierunku brunatnej dyktatury. Dlaczego nie stawili oporu, a czasami hołbili Adolfa Hitlera? Wyobraźcie sobie, że kiedy w 1939 roku Polska została przez Niemcy pokonana, to z tej okazji zabiły dzwony w niemieckich kościołach. A metropolita wrocławski Adolf Bertram złożył Hitlerowi kilka miesięcy wcześniej osobiste życzenia urodzinowe jako przewodniczący Episkopatu Niemiec od wszystkich niemieckich biskupów. No to chyba Hitler musiał być katolikiem, że takie sytuacje się działy. Lech Niekrasz w swojej książce, która porównywała biografię Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, opisał stosunek Führera do Boga mniej więcej w taki sposób. Hitler nie wierzył w chrześcijańskiego Boga. On w ogóle nie wierzył w żadnego istniejącego Boga. Dla niego wiara w Boga była takim samym urojeniem, jak pojęcie dobra i zła. Führer przy rozmowach ze swoimi bliskimi mówił cynicznie tak. W wiarę w Boga powinno się tracić wraz z mlecznymi zębami. A jego adiutant do spraw lotniczych, Nikolaus von Below, który spisał swoje wspomnienia po wojnie, napisał twardo i konkretnie. Nie widziałem nigdy u Führera jakichkolwiek
oznak pobożności. Wódz III Rzeszy bardzo często w swoich przemówieniach nawiązywał do opatrzności. Do opatrzności, która chroni Niemcy i do opatrzności, która chroni jego. Przecież przetrwał tyle zamachów na swoje życie. Słuchajcie, ten pryzmat opatrzności Hitler tylko postrzegał przez samego siebie. Nie było tu żadnej mowy o opatrzności boskiej, chrześcijańskiej, katolickiej. On uważał, że opatrzność zesłała jego jako los, aby zbawił Niemcy. Hitler uważał się za Boga człowieka, który jest wcieleniem jakiejś potężnej, wielkiej opatrznościowej siły. W Berghofie, na tarasie, w swojej rezydencji, rozmawiał tak z Albertem Speerem, który był ministrem amunicji i zbrojenia III Rzeszy. Później, wcześniej architektem. Powiedział do niego tak: panie Speer, czy widzi pan górę naprzeciwko mojej rezydencji? Speer mówi, że tak. Czy pan wie, co to za góra? Nie, mówi Minführer, nie mam pojęcia. To góra Untersberg. Czy pan wie, że w tej górze spoczywa Karol Wielki z całym swoim dworem i rycerstwem i na odpowiedni znak zbudzi się i stoczy ostateczny bój i powstanie tysiącletnia Rzesza? Czy pan rozumie, dlaczego ja tu jestem? Jaka opatrzność przepływa przeze mnie i dlaczego w tym miejscu zbudowałem właśnie moją rezydencję? Berghof oznacza w wolnym tłumaczeniu górską farbę. Farmę, nic bardziej mylnego. Hitler zbudował tam górski dwór. I taka była jego wiara w Boga, w Chrystusa i Najświętszą Marię Pannę. Przecież NSDAP zwalczała systematycznie wszystkie organizacje chrześcijańskie. Przecież narodowy socjalizm wręcz krzyczał, że trzeba wyrwać młodzież ze szponów katolickiego kościoła. Jeżeli księża z ambony nawoływali do wierności kościoła, to Hitler i jego cała Rzesza wyznawców mówiła, że okazują wrogość wobec Rzeszy. Proszę sobie wyobrazić, że Adolf Hitler w swoich tyradach, kiedy pił herbaty, jadł ciastka, bo uwielbiał ciastkę, opowiadał, że największym obłędem mózgu ludzkiego to było stworzyć chrześcijanizm. A katolicką Eucharystię nazywał szyderstwem wobec tego wszystkiego, co boskie. Zatem, czy był katolikiem? Bardzo często w latach 30. XX wieku, kiedy już Adolf Hitler i narodowi socjaliści byli u władzy, wśród księży i protestanckich duchownych, katolickich księży i protestanckich duchownych, bywały wypowiedzi, które tworzyły taki dziwny twór. Mówiono, że swastyka jest wpisana wraz z krzyżem w walkę przeciwko bolszewizmowi. Ciężko było jednak tym dostojnikom kościelnym odpowiedzieć na pytanie, w takim razie jak ustosunkować się do haseł NSDAP i narodowych socjalistów
zdechni Żydzie. Adolf Hitler uważał Jezusa Chrystusa za syna żydowskiej prostytutki i rzymskiego legionisty. We wspomnieniach otoczenia wodza III Rzeszy jest mnóstwo relacji, które wprost mówią, jaki miał stosunek Adolf Hitler do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, do religii protestanckiej. Jedna z sekretarek, Junge, Traul Junge, która była monachijką, na jej podstawie jej wspomnień powstał słynny film Upadek, opowiadała, że Hitler nie znosił świąt Bożego Narodzenia. Cały ten mistycyzm i atmosfera świąt, choinki, śpiewania kolęd napawał go wstrętem. Dlatego później po wojnie, po wygranej wojnie, Hitler zapowiadał, że tak jak zakończył sprawę z Żydami i Słowianami, tak później weźmie się za Kościół katolicki. Uważał, że nauka chrześcijańska i religia chrześcijańska jest obłudna, zacofana i całkowicie zbędna. Wprost mówił do swoich zgromadzonych przyjaciół, jeżeli takowych miał, powiedzmy, to zawsze mówił, że on jest w Kościele katolickim, ale tylko z przyczyn politycznych. Uczęszcza na nabożeństwa katolickie, ale tylko i wyłącznie z przyczyn politycznych. I wystąpi z Kościoła, którego zaora raz na zawsze, kiedy III Rzesza wygra II wojnę światową. Mówił, że największym nieszczęściem dla Niemiec jest nieposiadanie właściwej religii. Nie posiadają Niemcy właściwej religii. Byłoby świetnie, gdyby ją mieli taką, jaką mają Japończycy. Bo u Japończyków religii największą ofiarę to jest właśnie oddanie swojego życia za ojczyznę. A tu? Jakiegoś Boga? Chrystusa? Matkę Boską? Hitler w rozmowach przy stole ze swoimi brunatnymi kumplami bardzo często powtarzał, że największą zgubą, jaka mogła przydarzyć się dla ludzkości, było powstanie chrześcijaństwa. A bolszewizm, mówił, to jego dziecko. I oba wynalazki stworzyli kto? Żydzi. To Żydzi wprowadzili chrześcijanizm do starożytnego świata i go całego rozbroili, rozwalili. I teraz próbują to samo zrobić. Ten sam chwyt próbują zrobić teraz. Świat starożytny był spójny, czysty, spokojny i nieskazitelny. Ale kiedy wszedł syfilizm i chrześcijanizm, rozsypał się w pył. Hitler od samego początku szydził i kpił z Kościoła. Obrażał Kościół i był mu wrogi. Na przykład mówił tak. Najgłupszą rzeczą, jaka mogła się zalęgnąć w mózgu człowieka, to chrześcijaństwo. Nawet Murzyn swoim fetyszem o niebiosa przerasta tego, który wierzy w chrześcijańskie cuda. Perfidią Adolfa Hitlera było przeinaczanie rzeczy. A więc mówił Hitler, że robi tak samo jak Kościół, kiedy narzucał swoją wiarę poganom. Zachować to, co się da, a resztę przeinaczyć. To narodowy socjalizm będzie nową religią państwową. Damy nowe liturgie, nowe święta, nowe modlitwy, nowe rytuały i nowe pieśni. Ale wszystko było przeinaczone. Posłuchajcie mnie teraz uważnie.
Aryjczycy jako naród wybrany. Grzech pierworodny, pomieszanie się ras. Dusza jest we krwi, a Mein Kampf jest Ewangelią. Jak to jest zatem możliwe, że kiedy w 1939 roku we wrześniu pod butem hitlerowskim pada Polska, katolicki, chrześcijański kraj, i w tym samym czasie we wszystkich kościołach w Niemczech z tej okazji biją dzwony w kościołach katolickich? Znacie odpowiedź? Jestem ciekaw waszych komentarzy. Piszcie o tym, jak to było możliwe. Dziękuję wam bardzo za wszystkie subskrypcje. Dziękuję, że jesteście z nami. Pamiętajcie o tym, że żeby wspierać kanał History Story, nie wystarczy wiele. Jedna kawa w miesiącu od każdego z was, a my wędrujemy z wami w otchłani przeszłości. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20 i zajrzyjcie na mój Instagram i Facebook, bo tam znajdziecie wiele ciekawych informacji, treści, które nie zawsze mam możliwość pokazania w odcinkach Łukasz Kazek History Story. Do zobaczenia.